Z sieni, gdzie nie było podłogi, wchodziło się na prawo przez wysoki próg do pokojów, a na lewo przez jeszcze wyższy do izby, czyli do obszernej kuchni, która była również jadalnią i w której żyło się przez cały dzień. Niemal ćwierć izby zajmował olbrzymi piec, wapnem, bielony. Z wielkiego otworu buchał żar. Na jego czerwonym tle czerniały pękate sagany, syczące, bulgocząc i napełniając powietrze zapachem smacznej strawy. Na piecu i na dobudowanych leżakach, gdzie zimą sypiali starsi i dzieci, znajdowały się teraz tylko jakieś rupiecie przykryte pasiastym kilimem. Nieotynkowane, ale oszalowane ściany pokryte były setkami barwnych ilustracji. W rogu wisiał złocisty ikonostas ubrany różnokolorowymi papierkami a przed nim zawieszona na mosiężnych łańcuszkach paliła się mała lampka oliwna w tymże rogu stał olbrzymi stół przy niedzieli nakryty obrusem z grubego czystego płótna na obrusie leżał potężny płaski bochen chleba Leżały łyżki drewniane i aluminiowe, widelce, noże i sól w zielonej maselniczce, której przykrywka wyobrażała owce z jagniętami. Pod ścianami biegła szeroko ława, a nad nią półki przykryte gazetami powycinanymi w ząbki. Na półkach stały misy, zwany, kubki, talerze, garnki emaliowane i sagany, a na honorowym miejscu sześć rondli miedzianych błyszczących ostrą metalową czerwienią w izbie było sześć osób jedna stara zgarbiona baba dwie dość młode jeszcze kobiety i blada dziewczynka o pięknych czarnych oczach wyglądająca na lat 13